podnoszę głos do ciebie, Nirwano. Przyjdź, twe królestwo, jako na ziemi, tak i w niebie, Nirwano. Złemu miecz porób wyrwi, bo jest poddanie w srodze, Nirwano. Szanowni Państwo, serdecznie witamy na wydarzeniu organizowanym przez Koło Naukowe Animatorów Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy ze studentami Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, które odbywa się pod hasłem Między sztuką a życiem w świecie młodopolskiej cyganerii w 150. rocznicę urodzin Stanisława Przybyszewskiego. Poprowadzą dla Państwa Monika Ziółkowska i Lidia Kamińska. Ten wieczór będzie magiczny. Opuścimy bowiem chociaż na krótki czas otaczającą nas współczesną rzeczywistość i odbędziemy podróż do czasów, gdy Kraków był jeszcze maleńkim miasteczkiem, po którego ulicach snuli się okryci czarnymi pelerynami poeci. To właśnie utwory, które wybrzmią dzisiaj w tej sali, pozwolą nam wywołać ducha epoki. Oddali kraj z mgły przejrzystej, z rozkołysań sosny, z letnich południ i z porannej wiosny, z cisz szmaragdowych na łąk ciemnej fali. Morza pięknością, gór i łąk urokiem, chciałbym zasłonić świat przed twoim okiem. Niech nigdy prawda swojej strasznej twarzy przed twoją jasną nie stawia źrenicą. Niech ci życie będzie tajemnicą. Niech ci się tylko śni i tylko marzy. W zaczarowanym ogrodzie swej duszy żyj. Z wierszy, których słuchamy, wynika, że część dotyczy naszego tak naprawdę życia. A jak na panią działają te wiersze? Te wiersze są takie dla mnie dość melancholijne. Myślę, że to bardzo zależy od jakiegoś tam personalnego doświadczenia, prawda, rzeczywistości i odbioru. Natomiast właśnie tak jak tutaj aktor odgrywający rolę Przybyszewskiego powiedział, że poeci młodopolscy właściwie byli złączeni tylko tym faktem, że żyli w jednej epoce. Myślę, że dzięki właśnie temu, jakby takiej bardzo szerokiej gamie tematów, które poruszała twórczość młodopolskich poetów, myślę, że każdy może znaleźć coś dla siebie. I do mnie osobiście najbardziej przemawiają chyba wiersze Leśmiana przez jakąś taką obrazowość. To, co ja lubię w młodopolskiej poezji, to jest to, że ona jest taka właśnie bardzo sensualna i bardzo działa na zmysły. Wiadomo, że trzeba na nią się bardzo dużo skupić, żeby dojrzeć tego drugiego dna, ale właśnie to, że ona tak właśnie bardzo pobudza naszą wyobraźnię i myślę, że ja właśnie za to cenię, za tą metaforę, ale też za niezwykłą celność, za to, że ci poeci nie bali się pisać o tym, co takie właściwie jest codzienne i powszechne, ale ujmowali to w bardzo piękny język i chyba ja za to najbardziej ich cenię. Jerzy mój, pisem tu Stella, ten list do tobie, a pisem cy płacę. Świat mnie calućki, nic nie uweselo. Kie w lesie pasem, knet krowy potracem, bo syćka myślem, kielono złość dzielo kraju. I cy cię ty zjesce zobacę, kiebyś ty wiedział, jakoś mnie zasmucił, mój złociusieńki. Tu byś się chab wrócił, głowa mnie boli, serbycka nie czuję. Łzy i nosyćko złocu mi się leją. Nikt tego nie wie, za kim ją banuję. Ale się ludzie nasty se mnie śmieją. Zol mnie za tobą ciągle w sercu kuje. Miałam w sadzie strój bogaty, malowany w różne światy. Żegnę w nim się zapodziała, nie wędrując wędrowała. Strój koloru murawego, a odcienia złocistego. Skąd się wziął pomysł na takie wydarzenie?
właściwie pomysł na to wydarzenie jest pomysłem trochę wtórnym. To znaczy my kiedyś z dziewczynami z polonistyki pomyślałyśmy, że nie ma takich wydarzeń typowo wieczorków poezji, więc zaczniemy robić sobie sami takie wieczorki. Spotykałyśmy się co miesiąc z kilka osób i czytałyśmy wiersze. I pomyślałyśmy, że można by było zrobić duże wydarzenie, to znaczy, że nie tylko my czytamy sami dla siebie, ale że może ktoś przyszedłby zobaczyć. I na początku zamysł był taki, że kilka osób przyjdzie, kilka osób będzie czytać, ale w miarę tego, jak zaczęliśmy pracować nad samym spektaklem, okazało się, że możemy dodać piosenki, dodać wstawki teatralne, że to nam bardzo rośnie i mamy coraz więcej chęci do tego, żeby zrobić tak duży spektakl. I w momencie, kiedy piwnica pod baranami zgodziła się na to, że nas przyjmie, już trochę nie było odwrotu i chcieliśmy zrobić jak najwięcej, jak najlepiej, żeby mieć poczucie, że podejdziemy do tego z różnych stron, bo w końcu modernizm to taka epoka, gdzie różne sztuki są łączone, więc też postaraliśmy się połączyć te sztuki i stworzyć coś różnorodnego. A czy był strach, patrząc na dzisiejszą młodzież, no nie jest skora do słuchania wierszy, czy był strach, że przyjdzie mało ludzi, czy były jakieś lęki wasze? Był na początku, że może niekoniecznie trafimy do szerszej publiczności. To znaczy, że zaprosimy wykładowców, którzy się interesują tym tematem, że zaprosimy też osoby z polonistyki i że to tak zostanie. Ale w momencie, kiedy też zaczęliśmy promocję na Facebooku, bo to jest główne jednak medium, które pozwala na dotarcie do szerszej publiczności, okazało się, że mamy bardzo duże zainteresowanie, że coraz więcej osób na przykład lajkuje nam posty albo dołącza do wydarzenia. Takich osób, które nie są z nami związane. To nie są nasi znajomi, to nie są znajomi naszych znajomych, tylko też osoby z zewnątrz. I w momencie, kiedy okazało się, że jest bardzo dużo osób, to wtedy weszła taka niepewność trochę, czy uda nam się sprostać oczekiwaniom, ale byliśmy przekonani, że to jest nasz pomysł, my wiemy, jak chcemy, żeby to wyglądało, pracujemy nad tym i mam nadzieję, że się uda i myślę, że się udało. A jak przygotowania? Czy ciężko było przygotować to wszystko? Największą trudność chyba sprawiło nam wolne, czyli właściwie tydzień majowy, ponieważ wyjechaliśmy. Właściwie próby trwały do piątku, a od piątku pod koniec kwietnia potem nikogo nie było, nie było już prób. Jedna próba generalna była właściwie dzisiaj, więc wiedzieliśmy, że ten długi weekend będzie, że nam utrudni pracę, więc musimy dużo wcześniej się skupić i wypracować jak najwięcej rzeczy, nauczyć się, wyćwiczyć. I to myślę, że było najtrudniejsze. Natomiast mieliśmy też do siebie zaufanie, że nam wyjdzie, że się uda, że robimy to też dla siebie trochę, żeby się wykazać, żeby pokazać, że ta literatura jest w nas i że chcemy się nią podzielić z innymi. A jak wrażenia z wydarzenia, patrząc na to, jaka duża ilość osób przybyła? Dla mnie osobiście to wydarzenie było dość wzruszające. Oczywiście też stresujące z tych względów organizacyjnych i tego, że sama też występowałam. Myślę, że trochę to, że przyszło dużo osób, dodało nam takiej energii i wiary w to, że rzeczywiście ludzie chcą nas posłuchać, chcą zobaczyć to, co im przedstawimy, więc już w momencie, kiedy już ci ludzie zaczęli wchodzić, już czekaliśmy, to już było tylko takie pozytywne napięcie, żeby się skupić, żeby teraz wyjść. Dobrze się też bawić przy tym i pokazać, że potrafimy, że pokażemy coś wspaniałego i że będzie dobrze. I to nam zostało na cały spektakl, więc ja mam bardzo dobre wrażenia. Oczywiście byłam za kulisami, więc też dobrze wszystko nie widziałam, ale miałam pewność, że wszystko będzie dobrze i jestem szczęśliwa, że to wydarzenie się odbyło, że udało nam się je stworzyć. A co oznaczają słowa a viva l'arte? Viva l'arte, czyli niech żyje sztuka, oznaczają to, że ta sztuka jest wszędzie, że niekoniecznie może ją dostrzegamy. Czasem zapominamy, że możemy po prostu zagłębić się w tę sztukę. To, że studenci tak naprawdę sami z siebie, bo nie robiliśmy tego wydarzenia na zasadzie na zaliczenie, ani dlatego, że jakiś wykładowca nam to podrzucił. To była nasza wewnętrzna potrzeba, żeby pokazać sztukę, przekazać ludziom jak najwięcej i że to jest takie nasze, że my jesteśmy przekonani, że współpracując trochę z autorami, interpretując ich wiersze, interpretując ich piosenki, ożywić je i utrzymać tutaj w Krakowie, gdzie to miasto jest bardzo związane z modą polską, z modernizmem i ze sztuką w ogóle i mam nadzieję, że to nam się udało. Na początku wydarzenia usłyszałam takie słowa, że sztuka nie szuka poklasku, a artysta, który
chce poklasku, a nie cieszy się z małej widowni, nie jest artystą. Patrząc na to, jakie udało wam się wydarzenie zrobić, jak się pani odniesie do tych słów? Myślę, że nie szukać poklasku to być pewnym samej sztuki, że chcieliśmy, żeby, nawiązując bezpośrednio do wydarzenia, chcieliśmy, żeby przyszło jak najwięcej osób z zewnątrz tak zwanych, czyli tych, które zobaczą, że jest takie wydarzenie i zechcą przyjść. Jednak to nasze oczekiwanie i ta nasza nadzieja była związana z tym, że chcemy dać coś ludziom, porozumieć się z nimi na tej płaszczyźnie sztuki. I to nieszukanie poklasku nie było dla nas bezpośrednio, że my wyjdziemy, wystąpimy w Piwnicy pod Baranami, choć myślę, że pewnie trochę też, ale że to było to pokazanie tej sztuki, poezji, muzyki było taką wewnętrzną potrzebą i cieszymy się, że osoby, które przyszły, chciały właśnie z nami się też podzielić w tym wspólnym wydarzeniu, bo oczywiście widownia też jest ważna w tym momencie, kiedy spektakl się dzieje. I sztuka, myślę, że działa się. A czy są jeszcze jakieś plany na najbliższe wydarzenia? Czy planujecie coś? Planujemy. Oczywiście nie mamy jeszcze konkretnych pomysłów, ale myślę, że dużo można zrobić z poezją, dużo można zrobić z muzyką, że można to łączyć. Myślę, że zbliża się sesja i nie uda się jeszcze w tym roku, ale na pewno od jesieni utrzymamy to takie pozytywne napięcie związane z tym, że chcemy coś robić, że planujemy, że działamy. I myślę, że znajdą się jeszcze i urodziny jakichś poetów i inne okazje, kiedy można ogłosić, że przyjdźcie do Piwnicy pod Baranami albo do innego miejsca i zobaczcie, co chcemy wam pokazać i jak chcemy zaprezentować sztukę. I powoje całować będą włosy twoje.